każdym z nas tkwi pragnienie Boga. Jest ono wpisane w nasze serca, w Jego najgłębsze zakamarki. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie przez Boga i dla Boga zostaliśmy stworzeni. Jesteśmy niejako wpisani w Niego, a On w nas. Biało-czerwona, wyszliśmy, idziemy. Pierwszy dzień, słoneczko świeci. Panowie, dlaczego tutaj, a nie na plaży albo na basenie? No właśnie, Rafał, dlaczego tak? Uzgodniliśmy z całą grupą, że idąc, słońce bardziej opala. Nie, no ja myślę, że mamy to... Mamy podkład. Mamy co? Nie, ja myślę, że powoli to stało się taką naszą tradycją, bo już chyba 7 albo 8 raz z rzędu idziemy. Możemy nie jechać na wakacje, możemy nie jechać nad jezioro, nad morze, ale 9 musimy być w tym miejscu. Wyruszyć na pielgrzymi szlak. Z grupą biało-czerwoną oczywiście, bo jaką inną moglibyśmy iść, nie? Dokładnie. Kamilka. Pielgrzymka to nie tylko trud, to także dobra zabawa. To jest też chyba... przede wszystkim dobra zabawa, a trud jest sprawą drugą albo trzeciorzędną. A nawet czwarta albo piątorzędna. Ile ta tuba waży, panie kolego? No, tyle wystarczająco, co... żeby ją unieść. Tak, tyle co kilo pierza. Okej, okay, a ten piękny napis? Dla takiego człowieka... Duma? To jest duma czy obowiązek? To jest chluba całej grupy. To jest krzyż, napis i flagi. Po co idziecie? Idziemy z własną... Podziękować. Za wszelkie łaski, jakich doznaliśmy w tym roku. I prosić o kolejne. Myślicie, że się spełni? Spełnia się? Zawsze się co roku spełnia. Się spełniają, czy nie? Zawsze się spełnia. Okej, okay. Dziękuję. Myślę, że my już idziemy jednak trzeci dzień, wyprzedzamy wszystkich pielgrzymów o ten jeden malutki dzień, tylko te 35 km. Gotujemy na 2 dania ziemniaczki pieczone, dzisiaj były grochóweczka, jutro będzie pomidorowa, makaron z truskaweczkami bardzo dobry, a w ostatni dzień to jeszcze nie wiadomo co będzie. W porządku, w jakich ilościach gotujecie i dla ilu osób? No, dla 150 osób, taki standard, ale zawsze ktoś się dołączy, ktoś jak nie zje, to też bez problemu w innych grupach poratujemy. Jakieś specjalne receptury, dodatki jakieś energetyczne tajemnica, pod tą ciężką drogę? Tajemnica. Tak, który raz na pielgrzymce? 14 już. Nie bądź lwem dla zebry. Czas skupienia. Ekskluzywni pielgrzymi. Lwem mogę być. To jest właśnie pielgrzymka Oli Kluzi. Boziu, Boziu mój, ja robaczek twój. Ja robaczek niebo, raczek, a ty Boziu mój. Zapraszamy do tego wspólnego dnia tej stosowni. Zapraszamy nas tutaj jako Kościół. To ja praktykujący katolik, to ja dziś opowiadam się po stronie Chrystusa, po stronie Ewangelii, po stronie Kościoła.
gdy jestem słaby, wyciągam ręce i prawie wyliście.